Rodzina Kowalskich u weterynarza. Rodzina Kowalskich ma psa. Ten pies nazywa się Keks. Keks to buldog francuski, który uwielbia jeść czekoladę i gryźć zeszyty Moniki. Pies wszystko je, więc często musi jeździć z Anną lub Janem do weterynarza. Keks ostatnio zjadł zeszyt i połknął 2 orzechy. Pies czuł się źle. Szczekał i leżał na podłodze. Anna i Monika postanowiły pojechać z psem do weterynarza. Lekarz zbadał psa. Weterynarz podał Keksowi lekarstwa i kazał dawać mu do picia dużo wody. Anna i Monika wróciły do domu. Gdy lekarstwa zaczęły działać, pies czuł się lepiej. Keks wstał z podłogi i biegał po wszystkich pokojach. Jednak pies nie miał ochoty już gryźć czekolady albo jeść zeszytów Moniki. Keks woli teraz jeść swoje jedzenie z miski i biegać z Janem, Anną, Moniką i Tomkiem na spacerze. Thank you.